Żeby mieć nową wierzbę, trzeba uszczknąć kawałek starej wierzby. Tu jest taka gałąź, która pochyliła się nad łąką, jest do wycięcia. Odcinamy fragment. I bierzemy około metrowej, ponad metrowej, 1,25 m długości fragment, który nas interesuje, który będzie dobry do posadzenia. Można obciąć te gałęzie, które i tak wejdą do ziemi, i obcinamy taki i w zasadzie mamy sprawę gotową. Piękny kawałek wierzby do posadzenia mamy gotowy. Mamy już wierzbowy fragment. Mamy ziemię, na której możemy to posadzić. Spróbujmy wykręcić odpowiedni otwór tuż nad rowem. Trochę korzeni jest w środku. I super. Jestem na poziomie wody. Wkładam wierzbę do przygotowanego otworu. Ubijam i wierzba jest gotowa. To wszystko, co trzeba zrobić, żeby mieć za parę lat nową wierzbę. Poczekamy kilka lat, może 20, może 30, i ukaże się nam taka wierzba jak tutaj. Ta też prawdopodobnie sadzona kiedyś na pastwisko jako pewnie słupek ogrodzeniowy. Dziś jest rozłożystą wierzbą z dziuplami, z próchnem, mimo że wypalona kiedyś po drodze podczas jakiegoś tam wiosennego, no niefajnego podpalania łąk. W tej chwili jest dziuplasta, czekamy na dudki, być może gdyby to było na bardziej otwartym terenie, pojawiłaby się płyćka. Regularnie, jeśli są ogławiane, mamy te słynne chopinowskie wierzby. Niekoniecznie wygląda to naturalnie, ale ma duże znaczenie dla organizmów, które tu żyją. Obserwowałem tutaj nieraz wonnicę piżmówkę, kwietnicę okazałą i oczywiście w pobliżu są również pachnice dębowe. W takich zwałach próchna mogą się znaleźć. Trzeba cierpliwości, trzeba systematyczności i trzeba co roku dosadzić jakieś drzewa, 1000, 2000, takich rzeczy, które za 50-100 lat będą po nas. To jest prezent dla przyszłych pokoleń i wydaje mi się, że jest warty tego, żeby coś po sobie zostawić, dlatego że te dudki będą do nas dalej przylatywały i mam nadzieję, że znajdą te swoje chopinowskie wierzby. Najczęściej w ten sposób sadzimy wierzbę kruchą lub wierzbę białą, najczęściej kruchą, ale wokół nas jest sporo innych wierzb. Są wierzby o liściach szerokich, okrągłych, jest wierzba szara, iwa, pięciopręcikowa. No jest tych wierzb bardzo, bardzo dużo. Jest taka też charakterystyczna dla łąk zmiennowilgotnych wierzba rokita, która może być koszona i która regularnie odrasta. Natomiast sadzimy te wierzby wąskolistne, czyli właśnie wierzbę kruchą, wierzbę białą, charakterystyczne dla łęgów wierzbowo-topolowych z nad dużymi rzekami, ale oczywiście zdarzają się one też w innych miejscach. No i tych kwiatów wierzbowych postrzeganych raczej przez pryzmat jakichś tam bazi i palm, które są tradycją jeszcze ciągle w Polsce,
Natomiast te kwiaty z bliska są piękne, są miododajne i jak tylko jest cieplo i pojawia się tutaj sporo zapylaczy, także te wierzby w naszym krajobrazie mają ogromne, ogromne znaczenie.